Marsza Zelanta. Historycznie wzięło się to stąd, że to była taka inicjatywa, która miała wyrazić podziękowanie mieszkańcom Krakowa za odzew na nasz apel związany z ewakuacją schroniska w 2010 roku. Taka była geneza tego wydarzenia, natomiast taka świecka tradycja się utarła, no i takie podziękowanie cały czas tutaj o tym zrywie mieszkańców pamiętamy, natomiast no teraz, jeżeli chodzi o taką wymowę bieżącą tego przejścia, tak naprawdę no chcemy oczywiście promować adopcję zwierząt ze schroniska, czyli no, pieski mogą przejść, no, kotki niekoniecznie, natomiast oczywiście kotki też promujemy. No, chcemy pokazać, że zwierzaki są ze schroniska, nie ustępują niczym zwierzętom, nie wiem, kupionym załóżmy w hodowlach. Tutaj mógłbym zaryzykować twierdzenie, że są jeszcze lepszymi kompanami, jeszcze bardziej wiernymi, jeszcze bardziej oddanymi. Bardzo mi się podoba taki marsz i przyszłam z moim pieskiem, którego wzięłam z mamą i z siostrą. 2 lata temu ze schroniska. Jest bardzo ruchliwy, jest bardzo mądry. Myślę, że powinno być więcej takich imprez i zachęcać wszystkich do zabierania zwierząt ze schronisk, bo to jak najbardziej jest dla nich na korzyść. Pombę adoptowaliśmy jakieś 1,5 roku temu. Fajnie, że taka akcja jest i można zobaczyć, jakie cuda można adoptować ze schroniska, niekoniecznie kupować, bo jakby jesteśmy zwolennikami. To nie jest mój pierwszy pies z adopcji, znaczy pierwszy był przebłąkany, ale jakby nie wyobrażam sobie już wziąć jakiegokolwiek psa, który akurat nie jest w potrzebie. Ja na ten marsz chodzę, odkąd mam Pixie. Pixie jest z krakowskiego schroniska i chodzimy co roku i będziemy chodzić tak długo, jak damy radę. Jestem bardzo za tym i od zawsze byłam za tym, żeby adoptować psy, a nie kupować. I myślę, że takie marsze po prostu pomagają wspierać adopcję i pokazują innym ludziom, że warto, że to jest super. Podoba mi się to, że taki marsz pokazuje niezwykłą różnorodność tych psów, że kundelki potrafią być naprawdę po prostu w całym spektrum piękna i wielkości i sprawności, że ludzie nadal je kochają i to jest wspaniałe. I zwraca uwagę na to, że nie tylko rasowe psy z hodowli potrafią być absolutnymi słodziakami i wiernymi towarzyszami. To jest cudowne. We'll be right back.